Czwarta rano, Węgry, aktualizacja, 1 maja i taka ciekawostka, tam jest fabryka energetyku na Węgry i na Bałkany Hel, a tu jest, co ciekawe, stacja paliw, która się nazywa Angel, proszę bardzo. Także Węgry są, czwarta rano, za Miszkolcem tradycyjnie, stacja paliw, jedziemy. Łapiemy dalej. Jestem w Belgradzie po chyba 8-9 godzinach nocnej jazdy, ranka. I to, co mnie dziwi i zawsze miło zaskakuje tutaj w Belgradzie, to jest fakt, że autobusy właściwie są za darmo. Przejechałem właśnie ponad 20 km autobusem za free i to już jest któryś raz tutaj w Serbii, że widzę kogoś jako podróżującego, jadę stopą autobusem. No niesamowita sprawa. Idę teraz przez chwilę przez Nowy Belgrad i potem na starą część. Na głównych ulicach Tarnowa znajdują się flagi Chin. Nie wiem do końca skąd to wynika, ale wynika to prawdopodobnie z faktu, że prezydent Chin, Xi Jinping, był ostatnio w Serbii i Serbia została przyjęta do grupy BRICS, sojuszu wielkiego państw Brazylii, Indii, Chin, Rosji i państw arabskich. W wyniku pierwszej wojny na Bałkanach powstało Królestwo Serbów, Słoweńców i Chorwatów, a władzę przejęła dynastia Karadziordziewiczów. I jest tutaj pomnik Aleksandra I Karadziordziewicza, czyli ostatniego władcy z tej dynastii, który został zamordowany przez chorwackich nacjonalistów. Do 1934 roku władał królestwem SHS, czyli właśnie Serbów, Słoweńców i Chorwatów, a potem Jugosławem do 1934 roku. Dzień dobry, witam w Dniu Narodowym Flagi Polskiej. Dzisiaj dotarłem do Użyc, wczoraj wieczorem, szukając szczęścia noclegowego, bo ogromny deszcz padał, ogromne ulewy tu przeszły przez Użyce, ale kiedy dojechałem, akurat było już po wszystkim, tylko nie chciałem się już szukać miejsca na spanie w namiocie, więc szukałem jakiegoś spanka i okazuje się, że hotelu tu specjalnie nie ma w centrum jako takiego. Na szczęście jest niesamowicie świetny hostel i udało mi się zdobyć pokój za 14 euro, o, tutaj w hostelu, gdzie cały pokój był dla mnie, także fajna opcja. Przez pół godziny mniej więcej, o, do godziny szukałem miejsca do spania, no i dość szybko się udało, także dzień drugi, Użyce leżące na granicy z Bośnią i Czarnogórą. Republika Użycka, która była pierwszym niepodległym państwem, można powiedzieć, w państwie w walce przeciwko okupacji hitlerowskiej. I w 1941 roku mamy fenomen na skalę świata, gdzie Hitler musi sprowadzać posiłki z całej Europy właściwie, żeby tutaj stoczyć walkę z partyzantami Tito, którzy w 1941 roku liczyli tu 80 tysięcy wojsk właściwie. No i przybywali tu uchodźcy z całej, można powiedzieć, Jugosławii. Tu znajdowano na nich schronienie, no to była wielka, ogromna baza takiego punktu zero, można powiedzieć, do przejścia dla nich dalej. I walczyli z wszystkimi, z państwami osi, z Włochami, które wspierały Niemcy. Mnóstwo tu było ustaszy chorwackich, którzy chcieli zupełnie ustaszy również pozbyć się stąd Serbów, jakiegokolwiek ich śladu. Miasto przemysłu maszynowego, wydobywczego, ale przede wszystkim sadów na obrzeżach i to jest, myślę, że ważne i ciekawe i tam też chciałem się udać.
Sytuacja jest właśnie taka, że zamek jest zamknięty, próbuję szukać jakiegoś wyjścia, żeby kurczę, gdzieś mieć chociaż widok ładny, bo widok jest ten kapitalny. Zamek jest zamknięty. Przed chwilą ludzie się pytali, gdzie tu miał być jakiś zjazd, no, taki gdzieś nad linowy, można powiedzieć. Też nikt nic nie wie. Ogólnie do tego zamku jest strasznie słaba informacja, jak dojść, ale no, powiedzmy na mapach dobrze działa, więc ja się muszę wepchać tu i zaraz sprawdzimy, czy ogólnie moje tobołki się wepchają na tą górę. Mam nadzieję, że się wepchają. I żeby zobaczyć kapitalnie ten zameczek. Nie, zostawiam rzeczy, bo z tym na razie nie wyjdę i sprawdzę, jak to wygląda u góry. Trzeba się wdrapać z tym czymś bym się nie wdrapał, znaczy bym się nie wdrapał z swoimi plecakami. Mam nadzieję, że się przedrę, choć będzie to straszne. To jest kolce, matko, dobra. Bardzo żałuję jednej rzeczy, którą kiedyś będę musiał zrobić. Jadąc, nie wiem, do Bośni albo Czarnej Góry przez Użyce, zatrzymać się tu jeszcze raz i sobie zasnąć tu. Boże, co za głupi rzecz zrobiłem, że się tu nie przespałem. No i mam takie przesłanie do Biedronki. Zacznijcie produkować burek. Wśród tych śmiesznych drożdżówek produkowanych na zimnej chemii, a zdobędziecie popularność Polaków. Polak ma duszę bałkańską, śpiewie w tańcu i w myśleniu. No ale przy takich widokach nie da się tego zrobić. Także udało mi się wyleźć na tą górę. Szukałem jak najlepszego miejsca. Próbowałem wejść od zupełnie innej strony. No ale dobra, udało się. Zamek jest za mną i zaraz trochę o nim. A tu piękna panorama na całe Użyce. W 1941 roku można powiedzieć, że powstało pierwsze państwo, które zrzuciło okupację spod hitlerowskich Niemiec. I to jest o tyle ważne, że to było pierwsze państwo na świecie, które tego dokonało. Mówi się o całej oczywiście Jugosławii komunistycznej, Tito, która walczyła. Byli oczywiście czetnicy, czyli wojska królewskie, które były pod kontrolą oczywiście aliantów, ale to komuniści Tito walczyli najbardziej zagorzale przeciwko przeciwnikowi niemieckiemu i Użyce były pierwszym wyzwolonym miastem w 1941 roku. W Polsce wyzwolenie spod armii komunistycznej źle się kojarzy, ale no tu raczej wyjątkowo dobrze, choć pamięć o Tito, jak widać, jest taka miałka i nie bardzo chcę się utożsamiać z tą komunistyczną przyszłością, nawet w Użycach. Zamek widoczny za mną pochodzi ze średniowiecza, XIV wiek. I służy jako twierdza obronna właśnie głównie w średniowieczu dla Użyc, ale i całej tej części południowej Serbii szlaków handlowych. Teraz wątek geopolityczny zamku. Najszczególniejsza data to jest rok 1373, kiedy można powiedzieć o takim rokoszu w tej części Serbii i właśnie dotyczącego tego zamku w Użycach, czyli tych ruin pięknych tej twierdzy obronnej. Bo książę Atamanowicz, który był jakby takim najbogatszym szlachcicem, takim odpowiednikiem naszego magnata, kontrolował te tereny sobie i jakby był to pewien sposób rokoszu, braku poddania się królowi lub odwrotnie, to król Serbii Lazar chciał te tereny przejąć. I co jest najciekawsze, przeciwko temu magnatowi serbskiemu stworzyła się wielka koalicja. Książę Lazar, król Bośni Trwtko, tylko że król Bośni i właściwie Bośniacy, nie możemy mówić o kimś takim jak Bośniacy, bo takiego narodu wtedy nie było. Dzisiaj są muzułmanie głównie, ale to jest ludność napływowa, która ten islam przyjęła. To też byli Słowianie, ale trudno mówić o ich pełnej tożsamości. W każdym razie sojusz Bośni, Serbii jako królestwa księcia Lazara i króla węgierskiego, a poniekąd i polskiego w zasadzie, Ludwika Andegaweńskiego, wspólnie razem te siły zaatakowały tą twierdzę tego właśnie magnata. W 1373 roku tak ogromny sojusz sprawił, że twierdza upadła, książę się poddał, a Atamanowicz został oślepiony przez jednego z dworaków księcia Lazara. No i tu jest znów historia tego Lazara właśnie, który będzie za chwilę walczył na kosowym polu. Tak wtedy te ziemie chciał sobie podporządkować i kontrolować. Może i dobrze, bo było to ważne, jednolitość, jedna państwowość, gdzie za chwilę Serbię zaatakują Turcy.
No i tu na szczycie całkiem spoko akcja, która nie działa, ale byłaby genialna. Choć to nie mój typ adrenaliny, sobie zjechać tu właśnie, tak po górze. No i główna droga prowadząca do Czarnogóry. Może kiedyś, mój cel jest trochę inny obecnie. Tym bardziej pada i trzeba iść kombinować coś ze swoim życiem innego. Muzeum Narodowe. Muzeum Narodowe w mieście Tity komunizmu, ale nie tylko walk wyzwoleńczych, zamknięte. I rano, i po południu nie można się tu dostać. No nie fajnie, bo to jest w sumie druga atrakcja egzekwo w tym mieście po zamku i rynku i centrum dość specyficznie wyglądającym. Więc cóż mogę powiedzieć, podsumowując to miasto przez swoją pewną brzydotę i postkomunizm i taki socrealizm, uważam, że wygląda dość ciekawie w tych warunkach naturalnych. Ono jest taką swoistą perełką. Mogą być brzydkie miasta, one są też, te budynki, niezbyt cudowne, ale nawet jak ten budynek kosmiczny, hotel na środku w centrum, no robią swoje specyficzne wrażenie. I no, jak wyglądało to z góry, mimo wszystko robi to pewne wrażenie. Gdyby było idealne, piękne, może nie miałoby tej swojej specyfiki gospodarczej. Tyle, lecimy dalej. Tak wygląda dworzec w Złotiborze, 20 km od Użyc. Kolejka górska bardzo daleko wiedzie za miasteczko na tereny wiejskie. Co ciekawe, bardzo długa, no ale pogoda właśnie jest taka. Także technicznie nie mam pojęcia, co robić. Chcę zwiedzić się lekko Złotibor i lecieć dalej, bo mam 100 km do punktu, który chciałem osiągnąć dzisiaj, Nowy Bazar. To jest Złotibor, 2 maja, 2 maja, godzina gdzieś koło 16, a miałem dotrzeć do Nowego Bazaru. Na ten moment to kurde nie wiem, gdzie tu się
zakwaterować, bo jedna godzina późna. Dzień dobry, w kolejny piękny dzień. 25 euro, fajna, pozytywna kwaterka wynajęta do dość wcześnie w sumie, bo o 18 sobie ją gdzieś szybko znalazłem na spontana i nie zdołałem pokazać może wszystkiego w centrum Zlatiboru, bo jest to warte uwagi, ale mam to na GoPro, więc w całym filmie będzie bardziej ujęte, a muszę pędzić teraz, bo Nowy Pazar to jest mój punkt celny. Dziś zobaczymy, jak wyjdzie, także. I w Zlatiborze mieści się najdłuższa kolejka gondolowa na świecie. 9 kilometrów ma wynosić. Ai de ano coro da igramo, ai de ano, ai de dušu coro da igramo, ai de ano, ai de dušu coro da igramo. Najlepsze jest to, jak nazywa się szczyt tej góry, gdzie jest najdłuższa kolejka na świecie, bo szczyt nosi nazwę Bandera. No trochę komicznie brzmi, groteskowo, że tak powiem. No i już widać piesełek, chce chyba zjeść moje jedzonko. No ogólnie mega sprawa z wyjazdem, ale no już zaczyna kropić, warunki są dość ciężkie, można powiedzieć. No i nie wiem, co teraz robić generalnie. Panoramy są genialne, ale za chwilę i tak je deszcz przysłoni. Nie sądziłem nigdy, że na Bałkanach, a już w ogóle w Belgradzie, czy w Belgradzie, no w Serbii, ubiorę czapkę i kurtkę i będzie tak zimno, że jest w sumie zimniej niż w Polsce. Tam zabudowania Zlatiboru, górskiego kurortu Wokasowo, które jest górskie, zabrano Serbom niestety. A teraz w tym kropituję, próbuję łapać dalej na południe Serbii. Jak to się nie uda, no to wracam do Belgradu. Już chill po starym mieście, a potem powrót do Polski, ale spróbujemy jeszcze ten Nowy Pazar obskoczyć. Jeszcze nie łapałem stopa w deszczu. Do Bałkana, bo w Polsce się zdarzało.
ale również i to się daje zrobić. 20 km przejechane od Zlatiboru. Przede mną kolejne miejscowości Nowa Warosz. Jakby się już tam udało dojechać, no to jest już Gicior. Kurde, nie wiem, czy Polacy nie przejechali, no ale to w drugą stronę. To jest już Gicior, bo tam jakby coś, to można nawet się autobusem posiłkować. Także zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Miałem zrezygnować, ale na razie coś się stop ruszył, nawet i w deszczu. Także mam nadzieję, że jakoś się uda. I dzisiaj będę przy nawet granicy z Kosowem, Nowy Pazar. No i dotarłem do Nowego Pazaru. To był mój punkt kulminacyjny, punkt totalny, maksimum i minimum w jednym. Więc udało się, na dwa stopy, jeden autobus. W sumie to 3 godziny zeszło, więc jakoś się powiedzmy udało. Ale no, było ciężko. I teraz czas szukać punktu mojego kulminacyjnego, który chcę zaprezentować. Perełka wśród historycznych zabytków, można powiedzieć, Europy, a w ogóle z całych Bałkanów. A potem gdzieś szukać spanka. A więc ja, Kamil Drzał, nauczyciel historii, wchodzę do najstarszego serbskiego kościoła i do miejsca, gdzie mieściła się najstarsza stolica Serbii, Raška w X wieku. Starsza serbska świątynia pochodząca jeszcze z VI wieku, a cerkiew serbska powstała w IX wieku. Założenie tego kościoła przypisywano świętemu Tytusowi, uczniowi świętego Pawła. Stąd też kościół ma, nosi imię świętego Piotra i Pawła. W VI wieku odkryto tu kurhany również jednego z bizantyjskich arystokratów. Ale sama cerkiew dość dobrze została zachowana z IX wieku, bo był tu kościół, a w IX wieku zbudowano cerkiew. Najstarsza cerkiew na Bałkanach właśnie z IX wieku.
czyli dokładnie na IV wiek datuje się powstanie kościoła, a w IX wieku powstaje już cerkiew prawosławna, która istniała jeszcze zanim Srobowie przeszli na chrześcijaństwo. Właściwie istniała to do XII wieku. Potem gdzieś w XII wieku Stefan Urosz II stworzył tu kruchtę i okoliczny cmentarz, który nie do końca jestem pewien, z którego wieku pochodzi, ale też prawdopodobnie ze średniowiecza, IX-XII wiek. To tu wreszcie na tych wzgórzach było królestwo Raszki, pierwszego serbskiego królestwa w IX wieku, podporządkowanego Bizancjum. Dopiero na północy tworzy się pojęcie nazwy Serbii, ale nawet w polskim piśmiennictwie można spotkać nazwę Raszka, Raszkowie, tak nazywając tych mieszkańców tutaj. I dopiero później Stefan Nemanji, dynastia Nemanji, ta najbardziej kluczowa, panująca wtedy, kiedy dynastia Piastów się rozwinęła, właściwie zakłada nazwę państwa Serbia. Jestem w Nowym Pazarze, gdzie właściwie na obrzeżach mieściła się niegdyś sławna stolica serbska, centrum prawosławia, początek prawosławia serbskiego. I co jest najsmutniejsze w tym wszystkim, to fakt, że jest to miasto w 3/4 muzułmańskie. Przez całą drogę doliczyłem się 5 meczetów, które gdzieś tam na górach i na obrzeżach są umiejscowione, a jeszcze ile jest pewnie w centrum, bo tam nie byłem. I to jest przykre, że Słowian wypierają Turcy. Kiedyś to Słowianie byli mocni, chociaż historia się powtarza, bo słowiańskich niewolników też niegdyś Arabowie i Turcy podbierali. A nawet kronikarz słynny Ibrahim ibn Jakub żydowski też podbierał Słowian. Więc niestety kurczy się świat słowiański. Dzisiaj do roboty widzę, większość wyjeżdża do Niemiec. Jak się z kimś tu chce dogadać, nawet w średnim wieku, często młodym, to niemiecki język jest kultywowany, a nie angielski. Czy nawet czasem po słowiańsku się może zrozumieć uniwersalnie, ale jest z tym problem. Czyżby to Sarajewo? Czyżby to Sarajewo? Otóż nie, to Nowy Pazar, południe Serbii. Dzień dobry, w ten kolejny piękny dzień, godzina 5:40. No i cóż, czas łapać i działać w drogę powrotną. Raport już z Krakowa.
raport z Krakowa, ponieważ akcja była tak dynamiczna, że nawet trudno było to wszystko nagrywać, ponieważ miałem Flixbusa do Budapesztu. No, okazało się, że na granicy serbskiej jest kolejka autobusowa, gdzie autobusy stoją po 8 godzin. Sam stałem już 4 godziny, więc powiedziałem kierowcy, wypakowałem plecak, wziąłem całe manaty, bagaże i na granicy zapałem stopa. I po 5 minutach zapałem stopa do Krakowa z granicy serbskiej. Także fajny strzał i jestem już w Krakowie. Taka szybka majówka, że wszystko się właściwie poukładało, dokręciło, a teraz z blabla mam już gościa do... Mam już gościa do czego? Do... No, Grybowa, więc jazda dalej.